Na początek chciałbym wam powiedzieć, że nie ma w życiu większej radochy, jak szukanie Pana Boga i Go znajdowanie. Nie ma większej radości niż po prostu szukanie i znajdowanie w codzienności Pana Boga. Oczywiście sposoby szukania Boga są różne i nazywamy je duchowością. Są różne duchowości. I różne duchowości to są różne sposoby szukania Pana Boga i Go znajdowania. I ilu jest ludzi na świecie, tyle jest ścieżek prowadzących do Pana Boga. Każdy może znaleźć swoją. Oczywiście łatwiej jest iść czyimiś śladami. Albo Franciszka, albo Ignacego, albo Tereski, kogokolwiek innego. Łatwiej jest iść przetartym szlakiem. Uczyć się od świętych, jak tego Pana Boga w codzienności spotykać. Ja chciałbym wam powiedzieć o mojej drodze. O moim sposobie szukania Pana Boga, którego sam nie wymyśliłem, tylko idę za świętą Faustyną. Miłosierdzie Boże i duchowość miłosierdzia to jest droga duchowa, która według mnie jest najprostsza. Najprostsza. Co nie znaczy, że najłatwiejsza. Wiecie, że czasem to, co proste, to nie jest łatwe. Więc droga świętej Faustyny jest bardzo prosta, ale wcale nie jest łatwa. Droga świętej Faustyny, duchowość miłosierdzia, całe nabożeństwo miłosierdzia, ono się zaczyna od dwóch rzeczy istotnych. Od ufności i od czynienia miłosierdzia. To są dwie istotne rzeczy właśnie w duchowości miłosierdzia. Pierwsza rzecz to ufać Bogu. To znaczy mieć tą pewność, że wszystko jest w rękach Pana Boga. Że cały świat, że kosmos jest w rękach Pana Boga. Że moje życie jest w rękach Pana Boga. Cokolwiek się dzieje w moim życiu, ja jestem pewny, że Bóg jest przy mnie. Cokolwiek się dzieje w moim życiu, wiem, że Pan Bóg tą sytuację trzyma, że Pan Bóg to wszystko, tym wszystkim zarządza. To jest ufność. Ale sama ufność nie wystarcza. Jeszcze trzeba czynić miłosierdzie. Być miłosiernym dla innych. I powiem wam, że ta miłosierdzia droga, duchowość, ona jest nowa, ale tak naprawdę nie jest nowa. Święta Faustyna nam tylko o tym przypomina, ale o miłosierdziu Bożym jest od początku. Już Mojżeszowi się Pan Bóg objawił jako miłosierny. Pamiętacie tę historię, jak Bóg mówi, schowaj się Mojżeszu w tą szczelinę, a ja wtedy będę przechodził. Popatrzysz na mnie od tyłu, nie możesz mi patrzeć w oczy, popatrzysz nade mną, ona mnie od tyłu. I rzeczywiście Mojżesz się chowa w szczelinę i Bóg przechodzi. Bóg przechodzi i mówi, jestem Bogiem litościwym, jestem Bogiem miłosierdzia. Jestem Bogiem nieskorym do gniewu. Święty Jakub w swoim liście też na ten temat pisze. Mówi święty Jakub, sąd Boży będzie nieubłagany dla tego, kto nie czynił miłosierdzia. Nieubłagany będzie sąd Boży dla tego, kto nie czynił miłosierdzia, bo miłosierdzie odnosi triumf nad sądem, mówi święty Jakub. Jak jesteś miłosierny dla innych, to Pan Bóg dla ciebie będzie miłosierny. Więc w Biblii sporo jest na temat miłosierdzia i to są te podstawy. Ufność złożona w Bogu i czynienie miłosierdzia. Bardzo prosta sprawa. Bardzo prosta duchowość, ale niełatwa. Niełatwa, bo miłosiernym być i ufać Bogu nie jest prosto. Ale jak już się człowiek przybliży do tej ufności i do tego bycia miłosiernym, to właśnie na tych dwóch rzeczach, na tych dwóch sprawach opiera się całe nabożeństwo do miłosierdzia. I chciałbym wam teraz przypomnieć te formy. Pierwsza forma tego nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia to jest szerzenie czci miłosierdzia. Jezus mówi, która dusza będzie szerzyć cześć miłosierdzia, która dusza będzie mówić o miłosierdziu, tą duszę będę osłaniał przez całe życie i nie będę sędzią przy śmierci, tylko miłosiernym Zbawicielem. Jezus wielkie rzeczy obiecuje za to, jeśli będziemy właśnie o miłosierdziu Bożym mówić. Ciekawa rzecz, że też księżom to obiecuje. Mówi taką specjalną obietnicę dla księży. Księża, którzy będą głosić miłosierdzie Boże, dostaną moc ode mnie. Namaszczę ich słowa, mówi Jezus, i poruszę serca tych, do których będą mówić. Wiecie, w moim życiu to się sprawdza. Jak głoszę o miłosierdziu Bożym rekolekcje, to naprawdę ludzie są często poruszeni. Nie dlatego, że dobrze gadam, tylko dlatego, że Bóg dotyka serc. 3 lata temu miałem takie właśnie rekolekcje o miłosierdziu.
I przyszedł do spowiedzi ktoś po 40 latach. Po 40 latach ktoś przyszedł do spowiedzi, dotknięty przez Boże miłosierdzie. Dotknięty przez to orędzie Bożego miłosierdzia. No byłem poruszony. Więc rzeczywiście, wiecie, te obietnice Jezusa, one się spełniają. Jezus działa, kiedy się człowiek dzieli Bożym miłosierdziem. Sami spróbujcie. Będziecie mówić o tym, że Bóg jest dobry, że Bóg jest miłosierny, to sami na własne oczy zobaczycie, że to działa. Że Bóg dotyka serca, że Bóg sprawia, że ludzie się nawracają. Druga forma tego nabożeństwa to jest obraz Bożego miłosierdzia. Z tym obrazem też są wspaniałe rzeczy związane, wspaniała obietnica. Jezus w dzienniczku mówi tak: dusza, która czcić będzie ten obraz, obiecuje jej, że nie zginie. Nie zginie dusza, która czci ten obraz, mówi Jezus. Czcić, czyli właśnie znowu ufność i znowu czynienie miłosierdzia i modlitwa przed tym obrazem. Dusza taka nie zginie, mówi Jezus, a już teraz obiecuje jej zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi. Jezus mówi już teraz, za życia, nie tylko po śmierci, za życia obiecuje zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi duszy, która będzie czciła ten obraz. Wiecie, ja się przejąłem tą obietnicą i rzeczywiście taki obraz sobie zamówiłem, duży, prawie taki jak wasz. I sobie w pokoju powiesiłem w domu, w moim mieszkaniu. Ogromny obraz. Koledzy się śmieją ze mnie, księża, że mam, wiecie, kaplicę w pokoju, bo to taki jest kościelny obraz, duży. I on u mnie na całą ścianę jest, ten Jezus miłosierny, ale ten obraz mi przypomina, jak przychodzę do tego Jezusa, to mi się przypomina, wiecie, to, że mam czcić ten obraz, że mam być miłosierny i mam być ufny. I ten duży Jezus stojący w moim domu naprawdę mi pomaga tą duchowością miłosierdzia żyć. Znaczy ten obraz, Jezu, ufam Tobie, podpis, który nam przypomina tej ufności, te promienie wychodzące z serca. Czerwony symbol Eucharystii, krwi Jezusa, biały symbol Chrztu Świętego. Ale najciekawsze są oczy. Jak czytaliście dzienniczek, to pamiętacie, że Jezus mówi tak: wzrok mój z tego obrazu jest jak wzrok z krzyża. Moje oczy z tego obrazu patrzą na was jak oczy z krzyża. I ja czasem patrzę w ten obraz, patrzę temu Jezusowi w oczy właśnie w tym obrazie. I wierzę, że głęboko, że to są te oczy, które z miłosierdziem z krzyża patrzyły na świat cały. Piękna sprawa, bardzo taka poruszająca. Patrzysz w oczy Jezusa miłosiernego na obrazie, to tak jakbyś patrzył Jezusowi w oczy wiszącemu na krzyżu. Jezus mówi, niech ma przystęp do tego obrazu każda dusza. Każda dusza niech ma przystęp do tego obrazu. Na samochodzie sobie nawet z tyłu taki magnes przykleiłem, żeby każda dusza, która jedzie za księdzem Adamem, żeby miała dostęp do tego obrazu. Żeby te promienie Jezusowego obrazu, żeby dotykały tych, którzy tam za mną trąbią. Kolejna forma, już trzecia nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia, to jest święto miłosierdzia. Też słyszeliście. Jezus sam sobie życzył, żeby niedziela po Wielkanocy była niedzielą miłosierdzia. Wyobraźcie sobie, że Jezus mówi, że dusza, która w tą niedzielę, niedzielę miłosierdzia, przystąpi do komunii i do spowiedzi, inaczej, do spowiedzi, do komunii, dostąpi odpuszczenia wszystkich win i kar. Wszystkich win i kar. Wszystkie winy i kary zostaną odpuszczone temu, kto przystąpi w niedzielę miłosierdzia do spowiedzi, do komunii. Wiecie, że to jest łaska większa niż 6 sakramentów? Winy i kary to tylko sakrament chrztu gładzi. Sakrament chrztu gładzi winy i kary. A wszystkie inne sakramenty już tego nie czynią. Nawet spowiedź nie gładzi kar, tylko winy. Ale niedziela miłosierdzia to jest większa łaska niż mają łaskę te 6 pozostałych sakramentów. Niesamowita sprawa. Człowiek wychodzi po takiej spowiedzi i po takim przyjęciu Komunii Świętej w Niedzielę Miłosierdzia, jakby na nowo ochrzczony. Jakby na nowo ochrzczony. Jesteś nowym człowiekiem. Niesamowita łaska, której pewno do końca trudno nam pojąć i trudno nam ją do końca zrozumieć. Święto Miłosierdzia. Jezus mówi, wylewam całe morze łask. Całe morze łask wylewam na świat. Upusty Boże są otwarte w tą niedzielę. Upusty nieba są otwarte i wielkie morze łask wylewam na świat cały.
Przedostatnia sprawa to jest koronka do Bożego Miłosierdzia. Znacie tę modlitwę. No i znowu, jak się czyta dzienniczek, to włosy na głowie stają. Jezus mówi, przez tą koronkę podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą. Jak Jezus mówi wszystko, to chyba wszystko. I jeszcze jedno jest zdanie w dzienniczku właśnie na temat koronki do Bożego Miłosierdzia. Mówi Jezus tak. Choćby grzesznik był największy, jeśli raz odmówi koronkę do Bożego Miłosierdzia, dostąpi łaski z miłosierdzia mego. Choćby był największy grzesznik. No wyobraźcie sobie największego grzesznika. Gdyby taki największy grzesznik, którego sobie można wyobrazić, raz odmówił koronkę, raz, to Jezus mówi, dostąpi łaski z mojego miłosierdzia. No i przy zmarłych też trzeba odmawiać. Jezus mówi właśnie, że będzie bronił duszy tej, która odmawia koronkę, ale także tej, przy której koronkę się odmawia. Jezus mówi, nawet jak przy zmarłym będą cię odmawiać, to ja ze względu na to miłosierdzie swoje będę tej duszy bronił i chronił. Zobaczcie, jak Panu Bogu się śpieszy, jak Panu Bogu bardzo zależy. Jak Pan Bóg na zasadzie takiej podchodzi do nas, zróbcie tylko tyle. Zrób troszeczkę wysiłku, koronkę odmów, albo przyjmij komunię, idź do spowiedzi, a ja dołożę resztę. Zrób tylko tyle wysiłku, a wszystko ja dołożę, bo tak mi zależy na zbawieniu Twoim i na zbawieniu całego świata. I ostatnia rzecz, to jest godzina miłosierdzia. Jezus mówi, to jest specjalna godzina. O godzinie 3:00 błagaj miłosierdzia mojego i choć przez chwilę zgłębiaj moją mękę. Bo pamiętaj, mówi Jezus, że ta godzina jest szczególna, bo w tej godzinie miłosierdzie się stało dla świata. Więc godzina miłosierdzia, 3:00 godzina, to jest czas, kiedy Jezus nas zachęca, żeby chociaż pomyśleć o Jego męce. I ciekawa rzecz, że to nawet nie chodzi o koronkę. My często koronkę o 3:00 staramy się odmawiać. Ale nawet te siostry miłosierdzia z Łagiewnik, one tłumaczą, żeby tego nie mieszać. Że godzina miłosierdzia to jest modlitwa, która do Jezusa powinna być skierowana i powinna się do Jego męki odwoływać. A koronka miłosierdzia to co innego. Koronkę zawsze można odmawiać. I koronka do Bożego Miłosierdzia jest do Boga Ojca skierowana, Ojcze Przedwieczny. Tak naprawdę w godzinie miłosierdzia to bardziej do Jezusa się trzeba modlić. Nie mówię Wam o tym, żeby w głowie mieszać. Tylko nawet te siostry od miłosierdzia one uczą, że godzina miłosierdzia to jest coś innego niż koronka. I można koronkę o 3:00 odmawiać, ale to wtedy jest koronka, a nie godzina miłosierdzia. Więc to są te formy czczenia Bożego Miłosierdzia. I naprawdę ta duchowość jest prosta, choć niełatwa.